Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Samsung Galaxy Z Flip 4 kontra Realme GT Neo 3T. W Realme Neo 3T Snapdragon 878 GB pamięci RAM, w przypadku Samsunga mamy Snapdragon 8 plus Gen 1 GB pamięci 8. Telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, jasność na full. No i co, jedziemy ze speedtestem, jak to zwykle u mnie. Odpalamy aplikację, sprawdzamy, jak pozostają w RAMie, to samo robimy w gier. No i możemy coś zobaczyć, jak działają dane smartfony, który trochę szybszy, wolniejszy. Wiadomo, jedziemy. Allegro. Dla Samsunga. AliExpress. Tak samo dla Samsunga. Przy okazji widzicie jasność pełną, więc tutaj... Znaczy tu nie jest chyba włączony tryb tej wyższej jasności czy coś, no ale... No, Samsung i tak świeci lepiej. Zdjęcia też dla Samsunga. HBO Max. Też dla Samsunga. Polsat Box Go. No tu coś zamarudził. Jak dojadę? Dla Samsunga. No. Tak, dobra. Mapy. Też dla Samsunga. Player.pl. No dla Samsunga. OLX. Tak samo Samsung. Pyszne.pl. Też Samsung, Glovo, Samsung, sklepy, jak widać, Spotify, jak widać, TapTalk, no okej, tutaj, jak widać, muszę przyspieszyć, bo bateria pada, teraz muszę cięcie zrobić, dobra, dojedziemy tylko do końca aplikacji. I zrobimy, no wiadomo co, no i tutaj, no okej, okay. No bardziej Samsung, chwila, przerwy, wymiana baterii. No i dobra, bateria wymieniona, no to zobaczmy, co pozostało w RAMie. W obu przypadkach oba smartfony mają po 8 giga, tak dokładnie. No i dobra, no tu bardziej lepiej w Samsungu, tu mamy w obu, jest dobrze, tutaj Samsung lepiej. Też lepiej Samsung, podobnie lepiej Samsung, tu też lepiej, no widać, że w Samsungu to lepiej trochę wychodzi. Dobra, to sobie tak, nie wiem, co on tu zamarudził. Tu jest, jak widać, co my mamy dalej. Jest dobra. No Glovo, nie wiem, czy w jakimkolwiek smartfonie, no nie będzie w ramie, bo tak ta aplikacja działa. Aha, ja sobie przerzucam bez sensu gestami. Tak to trochę wychodzi, jak się robi te speed testy, gdzie nie do końca widzi się tam, gdzie się dotyka, przynajmniej na dole, bo mi trochę przysłania aparat. Ale dobra, no to już jest w miarę rozsądnie. No trochę widać, że lepiej Samsung te 8 giga organizuje, no niż Realme. Dobra, czyścimy pamięć RAM. No tu jeszcze trzeba ręcznie się wywalić. I co? Gry. Zobaczmy, co będzie w temacie gier. Który będzie troszkę lepszy, który będzie gorszy. Jedziemy. Asphalt 9. No i tu coś w ogóle wywalone. No dobra. Trudno. Nie będę tego ogarniał w tym momencie. Co będzie szybsze, bo popatrzyłem gdzieś indziej. A Samsung. Noż. White Rift. Czyli League of Legends. Lepszy Samsung. Dead Trigger 2 dla Samsunga. No i False Start, coś nie dotknąłem tak jak trzeba. Jeszcze raz Unkilled. Siedzi Samsung lepiej, znaczy się szybszy po prostu, innymi słowy. Call of Duty.
praktycznie w tym samym momencie jak dla mnie. Następnie mamy World of Tanks dla Samsunga. Super Mario Run. No, prawie to samo. Może minimalnie troszeczkę Samsung. Angry Birds 2. Dla Samsunga. Real Racing 3. Samsung. PUBG Mobile. No już widzę, że będzie szybszy Samsung, jak który pierwszy wyrzuci PUBG na główny ekran przeważnie. A nie, patrzę jak ja głupoty gadam. Nieważne, nie było. Chociaż przeważnie to, co mówiłem, to się powtarzało, ale tu tym razem odwrotnie. No i ARK nie działa na Samsungu, a zadziała nam na Realme. No, widzicie jak to było z grami, też bardziej Samsung, chociaż Realme parę tytułów, nawet chociaż ono ostatnio odpaliło, poprzedni była też pierwsza, więc tak to wygląda. No i co z RAM-em? Czy coś zostanie w tym RAM-ie, jeżeli chodzi o te tematy? No to tutaj na razie lepiej trzyma. No, uciekaj. Lepiej trzyma nam Samsung, chociaż nie, no teraz Realme lepiej. Dobra. Jedziemy dalej. Tu jesteśmy. No. Tym razem odwrotnie. Lepiej w Samsungu. Call of Duty. Uwaliło się obu. Obu znaczy się. Tu też kiepsko. W tym temacie. Też źle. No coś to słabnięcie. Znaczy ja to robię w dziwnej pozycji, może dlatego. Wiruje. Normalnie jak używałem tego fona, nic takiego się nie działo. Czekajcie, miało być to odpalone. A tu siedzi w ramie, a tu nie. Dobra, ostatnie to jest Bobu. I ARK, no to wiadomo, tu się uwali. A tutaj nie było go w ramie. No to lepiej tutaj trochę ten RAM moim zdaniem w Samsungu zarządzany jest, co widzieliście na załączonym obrazku. No i szybszy Samsung, to też nie da się ukryć. Dobra, tak wygląda to porównanie. Jednego i drugiego playlistę macie gdzieś tutaj. Dzwoneczek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!